Ja jakby jestem mega zwolennikiem samplowania i ja uważam w ogóle, że sztuka powinna być otwarta, czyli ja mogę wziąć, nie wiem, myszkę Miki i jej na przykład wizerunek i z myszki Miki ulepić dużą kupę, na przykład brązową, po środku miasta. Z uszami. I bo to jest nowa jakby forma sztuki, tak? W tym momencie, jak przychodzi do mnie telewizja muzyczna, to ja mówię, no zaraz, dacie mi działkę z reklam? Cały czas mam nadzieję, że zarobię wreszcie te miliony i wtedy będę już mógł się oddać tylko i wyłącznie tworzeniu. Ostatnio na przykład taki rysunek podarowałem w prezencie na urodziny i to jakieś tam poważne, zresztą już Muńkowi styla. Robię kilka jakichś rzeczy, między innymi myślimy o internetowej telewizji hip-hopowej, która myślę, że jednak powstanie, bo jesteśmy po wielu już jakby rozmowach i przymiarkach i myślimy o cyklicznych programach. Liczmy od tego 98, bo czasami śmieszą mnie strasznie ludzie, którzy, gdzie ja słyszę jego drugi kawałek w życiu, a on nawija, że 30 lat w grze, rozumiesz? I no, a może on tam srapował gdzieś przy piaskownicy, rozumiesz? Ale ja o tym nie wiem, więc wolę już liczyć od tego oficjalnego debiutu jakby na płycie, że to był 98 rok i tak możemy datować początek Zip Składu. Niech tak będzie, tak?